Dobry, moi drodzy, z tej strony Weko, witam was w przedostatnim odcinku pomysłów na skiny. Seria już dość stara, bo ciągnie się ponad rok i już zbliżamy się do końca. W tym odcinku rozpatrujemy skórki od Władimira do Xin Zhao, czyli Władimir, Volibear, Warwick, Wukong, Zaya, Xerath i Xin Zhao. I do następnego odcinka już tą Zajrę oczywiście nie będziemy brali do oddzielnego, tylko sobie pojedziemy od Yasuo do Zajry, czyli od Yasuo do końca tak naprawdę. I moi drodzy, czekam na wasze pomysły, także ostatni raz można się tej serii pokazać na odcinku i chyba będzie to druga seria na tym kanale, która się skończyła, bo chyba pierwsza zakończona to był Bunt Botów, który prawdopodobnie będzie miał jakąś kontynuację, ale w troszeczkę może pod inną nazwą, ale to jeszcze zobaczymy. Także moi drodzy, trochę tych pomysłów na skiny teraz się pokazuje, bo chciałbym tą serię zakończyć, żeby zająć się czymś innym. Więc moi drodzy, standardowo będę prezentował skiny, pomysły na skiny zarówno swoje, jak i wasze. Cztery mam wasze, także lecimy z tematem. Pierwsza postać, czyli Władimir. Wymyśliłem sobie, że Władimir, jako że no, ma dużo wspólnego z krwią i tak dalej, mógłby w zasadzie być skin Doktor Włodzimierz. Albo po prostu Doktor Władimir, czy coś takiego. Oczywiście Władimir tutaj ubrany byłby w jakiś, można powiedzieć, taki fartuch, miałby tutaj przez szyję taki stetoskop przewieszony. No i generalnie na przykład mógłby mieć taki, on ma w sumie taki płaszcz z tyłu, taką pelerynę, to mógłby mieć taki, nie wiem, może plusik taki, albo jakiś napis emergency, czy coś takiego, nie? No oczywiście na skille za bardzo by się nie zmieniały, jednak myślę, że przy R-ce można by zrobić coś bardzo fajnego, na zasadzie takiej, że w momencie, gdzie ta R-ka, ona tak rozpierzcha się, to tam jeszcze jest taki plusik, można powiedzieć, który jest oczywiście symbolem wszelkiego rodzaju medykamentów, czyli taki, wiecie, czerwony plusik i tyle. Tutaj pierwsza skórka od widza, od Koadraka, czyli Krystiana. Krystianie, pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za pomysł i jest to pomysł generalnie bardzo trudny byłby, dość problematyczny do wykonania dla Riotu, bo składałby się z dużej ilości elementów, także słuchajcie. Krystian wymyślił robo Władimira, oczywiście byłby to skin Ultimate, gdzie Władimir jest niedokończonym robotem naukowca. To pomińmy, bo nieważne, czy jest niedokończonym robotem, czy nie, ważne, że jest robotem. I teraz tak, umiejętność bierna. Nic się nie zmienia oprócz tego, że co level dostaje w sklepie części za 500 monet do odbudowy ciała. Tego bym nie robił, ja bym to trochę zmienił, ale wam przeczytam i zaraz powiem, jakby to miało wyglądać. Na Q, zamiast krwi kradnie on kable, który powoli do 18 levela odbudowuje jego ciało. Ja bym tutaj zamienił słowo kable na części. I teraz chodzi mi o to, na przykład, że Władimir na pierwszym levelu byłby takim małym, biednym robocikiem, tak? Który, no tutaj nie ma czegoś, tu nie ma czegoś, tutaj mu coś, nie wiem, jakiś może naramiennik odpadł, nie? I on w momencie, kiedy dostaje kolejne levele, otrzymuje kolejne części, upgrade'y, tak? I myślę, Krystian, że na takiej zasadzie byłoby to o wiele fajniejsze, o wiele prostsze generalnie dla Riotu. Bo tutaj, co dalej zaproponował Kadrax? Na W, Władimir rozpada się na części, przez 2 sekundy nie można go namierzyć. To jest jak najbardziej ok. Natomiast E. Władimir traci swoje części do odbudowy ciała, aby zadać obrażenia przeciwnikom. To by mogło być problematyczne, bo tak naprawdę moglibyśmy bardzo szybko otrzymać te wszystkie części. Nie wydaje mi się, żeby to tak powinno działać. Myślę, że po prostu Władimir waliłby może jakąś taką, nie wiem, falą energii czy coś. Kurczę, dlaczego zawsze jak nagrywam pomysły na skiny, to ktoś do mnie pisze na Facebooku, no kurczę. I na R. Włodzimierz zaraża pewien obszar plagą, od której zyskuje HP i dodatkowe części do odbudowy ciała. Czy plaga? Ja bym tutaj mimo wszystko zmienił to na jakieś pole energetyczne, które po chwili oczywiście znika i po prostu champion przeciwnej drużyny, który jest dotknięty działaniem tego pola, po prostu ma jakiś tam fajny znacznik, czy po prostu taki jakby, nie wiem, tak jakby trochę prąd by z niego wychodził jakoś tak. No w każdym razie pewnie domyślacie się, o co mi chodzi. Niemniej jednak sam pomysł, troszeczkę ode mnie tutaj dopowiedzenie wykonania, myślę, że jak najbardziej fajny skin by wyszedł i jeszcze raz dziękuję. Dalej, Volibear, tutaj wymyśliłem sobie skin Miś Volibear. Ubrany byłby oczywiście w zbroję, jednak jego dźwięki wszystkich skilli były oczywiście zmienione na takie, ja to wam zaraz pokażę, ale takie o. O. Nie wiem, czy to słychać. Takie pacanie pluszowego misia, można powiedzieć. I mógłby to być skin legendarny z racji tego, że pokazuje on Volibeara w troszeczkę innym świetle. Mógłby mieć trochę zmieniony dubbing i na E nie ryczałby, tylko od
to byłby taki odgłos, nie wiem, małego niedźwiadka, który próbuje ryczeć, ale nie do końca mu wychodzi. No i na erce łapa byłaby oczywiście, zamiast tej łapy, wiecie, jego wielkiej tutaj z tymi pazurami, no to byłyby po prostu pluszowe łapy. I teraz pisaliście mi, że mógłbym jakieś splash arty robić, ktoś mi nawet napisał, że mógłbym rysować, to wtedy byłoby to ciekawsze. Ale ja nie chcecie, żebym ja rysował, bo jestem totalnym antytalenciem. Dlatego tutaj przygotowałem dla was o cosplay, tutaj o taki Włodzimierz, Boże, Włodzimierz. Woliber mógłby wyglądać. Oczywiście tutaj by mu się zrobiło taką zbroję, żeby był taki, wiecie, ho, kozak. Generalnie jak kogoś interesuje i chce wiedzieć, to jest Kuba i Kuba jest pluszakiem Marleny od czasów dziecięcych. Teraz nawet już pluszaki Marleny się pokazują, a Marlena nie. Pewnie mi się oberwie, że wziąłem Kubę na odcinek. Dalej kolejna postać, czyli Warwick. Wymyśliłem sobie tutaj skórkę Arcade Warwicka. I Arcade Warwick, tak mi się skojarzył w sumie to jego skakanie na QRC. Oczywiście z najsłynniejszym hydraulikiem gamingu, czyli z Mariem. I generalnie byłby on ubrany podobny do niego. Mógłbym mieć tutaj jakiś może wąsik taki śmiesznawy. Oczywiście czapeczkę, takie szelki charakterystyczne, tak? I generalnie w taki sposób mógłby wyglądać. Na Q miałby oczywiście zmieniony dźwięk, może jak taki zwyczajny skok, taki huh, czy coś takiego, jak to jest w grach. Na W miałby dźwięk podobny do gwiazdki, jak Mario zbierał. Na E miałby takie pikselowe kółko, które w momencie, nazwijmy to, wybuchu, no to takie strzałki od Warwicka na zewnątrz się rozchodzą, takie oczywiście arcade'owe, coś takiego jak Masona. Też są takie strzałeczki, jak na przykład chyba się kogoś uzdrowi, to jest taka strzałeczka, że heal, że do góry idzie, nie? Że poziom życia wzrósł generalnie. Więc na takiej zasadzie i na RC oczywiście skok i dźwięk podobny do skoku i dźwięku Mario. Wukong. Do Wukonga długo dumałem, szczerze powiedziawszy, ale wymyśliłem skin Project. Ja zazwyczaj jak długo dumam i nic mi lepszego do głowy nie przychodzi, to jest to skin Project, tak by the way. Oczywiście Wukong byłby ubrany w taki standardowy, można powiedzieć, pancerz projektowy. Myślę, że kolorystycznie mógłby nawiązywać do Vayne. Tutaj mógłby mieć też może podobną maskę jak Vayne. Q oczywiście z innym dźwiękiem. Na W tutaj było, można by fajnie to zrobić, że ten Wukong, który zostaje jakby, jest normalny, ale ten Wukong, którego my widzimy, czyli ten, który się porusza, czyli tak w zasadzie my, tak? Jest takim może projekcją, hologramem, takim czerwonym, wiecie o co chodzi. I dopiero w momencie, kiedy z tego W wyjdziemy, no to on się zamienia w normalnego. I myślę, że to by mogło być spoko. Na E również można by to fajnie zrobić, że jeden z celów, który atakujemy, jest atakowany przez normalnego Wukonga, a dwa kolejne na przykład przez te czerwone projekcje, prawda? Że nie, że Wukong się tutaj, wiecie, na dwóch kolejnych Wukongów się robi, bo tak ta animacja wygląda. Patrzcie, bo tak to wygląda generalnie, nie? Że tutaj dwóch Wukongów dodatkowych, to po prostu takie projekcje mogłyby tutaj być, prawda? No i R-ka oczywiście inny wygląd i dźwięk. Dalej skórka do Xai, Zai, nie wiem, w każdym razie skórka do The Rebel, bohaterki, która jest rebeliantką chyba, tak można by tutaj wnioskować. I jest to skórka od Izzy, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję za pomysł. I jest to zimowa wersja bohaterki. Pozwolę sobie zacytować. Pióra mogłyby przyjmować coś na kształt płatków śniegu, lodowych ostrzy albo tak zwyczajnie lodowych piór. Przy rzucaniu ich dookoła widać by było płatki śniegu. Ona ubrana byłaby w kożuch, które koło jej bioder zamieniałby się w pióra. Kaptur by miał przy twarzy czarne futro, boże, już nie umiem czytać, dookoła twarzy. Jej włosy byłyby białe albo czarne, a na nich płatki śniegu. Rekolując, spadałby na nią śnieg z nieba i zasypywał i pod koniec wyskakiwałaby z niego już na platformę w bazie. Bardzo fajny pomysł i za bardzo dziękuję i pozdrawiam. Natomiast pomysł ode mnie to Poro Mistress Xaya, czyli taka mistrzyni Poro, można powiedzieć, gdzie ubrana była ona tutaj w taką czapkę raczej z Poro. Oczywiście wystawałyby jej te uszy, które ona ma. Byłaby ubrana w biały płaszcz i z tyłu na tym płaszczu miałaby takiego ładnego poro. I teraz oczywiście zamiast rzucanych piór rzucałaby porami i przy autoataku i przy W mielibyśmy taki dźwięk lecącego poro, takie coś takiego, nie wiem,
ogólnie nie umiem takich dźwięków robić. Na takiej zasadzie. Natomiast na przykład przy RC, w momencie kiedy skaczemy, no to 5 poro ze skrzydełkami podnosi naszą bohaterkę i później, jak już oczywiście spadamy na ziemię, to te pora lecą we wskazane miejsce przed bohaterką, tak? I to by było w zasadzie tyle, ale tą skórką sporo to bym pograł. Kolejna postać przedostatnia już jest to Zerat i tutaj, moi drodzy, zdziwiłem się, bo mam propozycję od jednego ze starszych stażem widzów, czyli od Hiddenbera, którego oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam. Nawet się zdziwiłem, że jeszcze nas oglądasz. Ale jest to Zerat Elektryk. Również pozwolę sobie ją zacytować. Nasz elektryk, czyli bohater, byłby przebrany w niebieskie szelki oraz biały podkoszulek. Miałby również czerwoną czapkę lub inne kolory, na zasadzie chrom oczywiście. Na Q wyglądałoby to jakby długi kabel, aha, rzuca kablem, okej. Okay. W zależności zmieniałby kolor niebieski, żółto, zielony oraz czarny. Oczywiście w zależności od tego, jak długo by to Q było trzymane przez gracza. W Z nieba spadłaby żarówka, raz świecąca, raz nie. Myślę, że spoko opcja. Na E bohater rzucałby elementami elektronicznymi, rezystory, kondensatory, takie drobne rzeczy. Też spoko. R-ka bez zmian idealnie nadaje się pod kontekst skina. Tylko może troszeczkę zmienić by może animację, żeby była taka bardziej charakterystyczna. Przy powrocie, czyli recallu, bohater zaczynałby grzebać przy gniazdku jakimś śrubokrętem bądź miernikiem. I pod koniec zostałby porażony i zacząłby świecić na niebiesko, samemu oczywiście nic nie czując. Przysłowie mówi: elektryka prąd nie tyka. No i tutaj nawet Hidden Bear zaproponował cenę, czyli 975 Riot Pointsów, która według niego jest uczciwą ceną za to, co otrzymujemy. I też mi się tak wydaje. Propozycja ode mnie. Uważam, że Zerat jest jedną tak naprawdę z kilku postaci, do których można by zrobić skórkę ultimate'ową w oparciu o żywioły. I tak, jest to elementalist Zerat. I wydaje mi się, że Zerat byłby idealnym bohaterem do tego, gdzie na początku byłby on może jeszcze nie taką, nazwijmy to, energią, która jest zamknięta w tych częściach tego grobowca, tak? Bo to są części grobowca, a nie zbroja, z tego co pamiętam. Natomiast na początku, myślę, mógłby mieć taką formę bardziej ludzką i później mógłby ewoluować, tak jak ma Elementalist Luxia, w jeden żywioł i potem w kolejny, który również zmieniałby jego formę. I myślę, że generalnie ludzie, wiem, że narzekają na skórki do Zerata, no bo okej, te dwa są takie średniawe, no i te są ok, ale też wiem, że ludzie trochę narzekają. Myślę, że taki skin rozwiązałby bezproblemowo problem ze skórkami do Zerata. I ostatni bohater przedostatniego odcinka pomysłów na skiny, czyli Xin Zhao, bądź jak to niektórzy mówią, Xin Zhao, albo jak ja to mówię, jak ktoś grał w Tibie, to będzie wiedział, że to jest Xin Zhao. W każdym razie jest to pomysł, mam pierwszy pomysł od kolejnego z widzów, jest to Citro Xin Zhao Francuz. Styl ubioru, bluzka z czarno-białymi paskami, a w ręce trzymałby bagietkę. Typowe, wiecie, wąsy Francuza i berecik. Q, bagietka byłaby pod gryzią, no okej. Na W wymachuje swoją bagietką, E niezmieniona, R-ka niezmieniona. Generalnie jest to skin za 750 Riot Pointsów, nie wymagajmy za dużo. Jednak wydaje mi się, że moim zdaniem byłby to taki skin, jak ja to nazywam, z jajem. A Xinowi takiego skina brakuje, ponieważ na każdym jest on w zasadzie przedstawiony dość poważnie. No może poza Secret Agentem Xin Zhao. I teraz skin ode mnie też jest to, można powiedzieć, skin z jajem. Skin z jajem byłby to Xin Zhao hokeista. I byłby on ubrany oczywiście w strój hokeisty, na plecach miałby numer. I myślę, że byłoby to fajne do zrozumienia, że jeżeli moglibyśmy sobie ten numer edytować w zależności od tego, jaki numer byśmy chcieli. Oczywiście z kijem hokejowym i oczywiście z tym charakterystycznym kaskiem. Oczywiście skille niezmienione poza dźwiękiem, wiecie, no trochę inny dźwięk bicia taką lancą, tak, a inny dźwięk byłby bicia z hokejowego kija. No i generalnie tutaj wszystko bym zostawił poza R-ką, gdzie tutaj na R-ce mamy taki, można powiedzieć, taki obszar kołowy, tak, okrąg. To tutaj może bardziej by to tak pasowało do nie boiska, tylko do lodowiska hokejowego, tak? Że tutaj po prostu byłoby tak, że bardziej by to przypominało może lód na takim lodowisku. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Czekam na wasze pomysły do ostatniego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku albo na streamie. Dziękuję za obejrzenie, moi drodzy, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia. Cześć! I just see myself.
I guess it's myself.